STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Panie trenerze, wspominamy śląskie klasyki, czyli mecze Górnika Zabrze z GKS-em Katowice. Czy panu w pamięci utkwił jakiś jeden konkretny, czy raczej całokształt tych pojedynków? No raczej powiem, że całokształt pojedynków. Jeden konkretny to będzie trudno. Natomiast co mogę powiedzieć, to wszystkie mecze, które były rozgrywane czy w Zabrzu, czy w Katowicach, były bardzo zacięte, były na wysokim poziomie. Obydwa zespoły dysponowały klasowymi zawodnikami i to można powiedzieć na każdej pozycji. Padało przeważnie dużo bramek. No i wynik był zawsze sprawą otwartą. Czy któryś z ofensywnych zawodników Gieksy jakoś specjalnie dał się panu we znaki? Ja myślę, że no wiadomo, Janek Furtok jest ikoną GKS-u i zawsze można powiedzieć, że na te mecze tym bardziej się sprężał, tak? Miał powiedzmy jakiś tam patent. Na pewno Marek Koniarek, bardzo szybki chłopak, na pewno Kubisztal. Z tych młodszych zawodników może już będzie trudniej z nazwiskami, natomiast mówię, przez te lata 80., 90. GKS miał naprawdę klasowych zawodników i na pewno byśmy znaleźli takich, którzy decydowali o obliczu i byli zapamiętani przez kibiców. Obydwie drużyny o mistrzostwo teraz nie walczą, ale emocji we wtorek nie powinno zabraknąć. Myślę, że każde spotkanie piłkarskie dostarcza emocji negatywnych, pozytywnych. No, chciałoby się oglądać dobrą piłkę na dobrym poziomie sportowym. Duże zaangażowanie, dużą walkę, bo przecież po to przychodzą kibice, żeby oglądać ciekawe widowiska. Niekoniecznie muszą padać bramki, natomiast te zaangażowanie i wola zwycięstwa no, powinna być po obydwu zespołach. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.